Dzieci, czy chcielibyście, żeby wam poczytać? Ta opowieść wam się spodoba. Będzie o tym, jak Kajtuś wymalował się farbami. Tytuł: obrazek Kajtusia. Kajtek spędzał dzisiejszy dzień z babcią. Zwykle wspaniale się u niej bawił. Lecz teraz było inaczej. Kajtuś nie miał humoru. Nic mu się nie chciało robić. Ojej. Kajtuś był znudzony. Nie miał pojęcia, czym się zająć. Kajtuś! A kuku? Kajtuś! Wyglądało na to, że nic nie jest w stanie poprawić mu humoru. Przyznaj się, wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą? Co to znaczy? To znaczy, że czasem nie masz humoru i nie wiesz dlaczego. Właśnie, że mam humor. Cieszę się, że to mówisz. Na podwieczorek postanowiłam upiec ci szarlotkę. Sprawdzę, czy już gotowa. Nie jestem głodny. Nie mam ochoty na szarlotkę. Może cię przekonam. Kajtuś był bardzo zły. Wszystko go denerwowało. Babcia zawsze pozwalała mu używać swoich farb. A Kajtuś zawsze lubił malować. Podobał mu się niebieski kolor, ale teraz postanowił użyć innych. Oj! Ojej! Kajtuś, szarlotka gotowa. Kajtuś, gdzie jesteś? Tu, babciu. Spójrz na siebie, jakie masz ręce. Bo maluję palcami. Jaki śliczny obrazek. Ale jeśli chcesz szarlotkę, musisz je umyć. Masz na nią ochotę, prawda? Tak. Smakowało ci, Kajtusiu? Cześć, kochani. Dobrze się bawiłeś u babci? Mamo, malowałem obrazek palcami. Na początku nie miał humoru, ale namalował ten śliczny obrazek i od razu przeszła mu złość. Nie chcę wracać do domu. Kajtusiu, jeszcze nie raz przyjdziesz do babci. Oczywiście. Zawsze, kiedy wstaniesz z łóżka lewą nogą i nie będziesz miał humoru, wpadnij odwiedzić babcię. Ja już teraz jestem zły jak wilk. Kto chce posłuchać opowieści? Wy też lubicie misie przytulanki? Dzisiejsza historyjka ma tytuł Misiowa koszulka Kajtusia. Misiu, ty siadaj tutaj. Uważaj, jedzie! Kaczka, kaczka, kaczka! Rusia, bawić się! Zgoda! Nie! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Ruzia miała na sobie jego ulubioną koszulkę. Oho! Co się stało, synku? Ruzia nosi moją koszulkę z misiami! Ty już z niej wyrosłeś, dlatego dałam ją twojej siostrze. Nieprawda! Wcale nie jest dla mnie za mała! Jest moja! Kochanie, zdejmij ją na chwilkę. Koszulka w misie? Na razie włożysz swoją z myszkami, dobrze? Ach, widzisz? Właśnie
że nam nie pasuje. O? O, jest w sam raz. Cieszę się. O. Biedny Kajtuś, od leżenia na dywanie swędział go brzuszek, bo koszulka go nie zakrywała. Może naprawdę była za mała? Ale Kajtuś miał już pomysł. Postanowił przykleić ją do spodni. Wstrętna taśma! Trzymajcie się! Kajtusiowi było smutno. Zrozumiał, że nie da rady dłużej chodzić w tej koszulce, ale nie chciał się z nią rozstawać. Kajtusiu! To ty, kiedy dostałeś koszulkę z misiami. Ślicznie wyglądałeś. Miałeś 2 lata. Byłem taki mały i wtedy ją dostałem? Przepraszam, że nie spytałam cię, czy mogę ją oddać Ruzi. Nie pomyślałam, że ona jest dla ciebie aż taka ważna. Kajtuś lubił swoją koszulkę, ale wiedział, że ostatnio urósł i już nie może jej nosić. Może schowamy ją gdzieś, żebyś ją miał na pamiątkę. Oddam ją mojemu misiowi. Dobry pomysł. Misiu, pięknie wyglądasz w nowej koszulce. Misio, koszulka! Spójrzcie na Kajtusia. Biedak spadł z roweru. Zobaczymy, jak to się stało. Chcecie? Ten rozdział ma tytuł Kajtuś się skaleczył. Tata zabrał Kajtusia na wycieczkę rowerem. Sprawdźmy, czy jest porządnie zapięty. W porządku? W porządku! To świetnie! Możemy już ruszać? Tak! Dzień dobry panu! Dzień dobry, Kajtku. Jaki ładny rower. Dokąd jedziecie? Wybieramy się do parku. Miłej przejażdżki. Dziękuję. Co teraz trzeba zrobić? Rozglądamy się i rozglądamy się znowu. Zgadza się. Kajtuś lubił pokazywać tacie, że wie, jak przejechać przez ulicę. O! To Sara! Cześć, Kajtuś! Cześć, Sara! Kajtuś też chciałby jeździć na rowerze, tak jak ona. Synku, patrz przed siebie! Ojej! O! Co ci jest? Kajtuś nic wielkiego sobie nie zrobił, ale był zły, że tato widział jego upadek. Wracajmy do domu. Kajtuś od razu poczuł się lepiej, kiedy tatuś obwiązał mu nogę. Rana jest czysta. Możemy ją zakleić. Co tam u was? Zobacz, tato. Poprosiłem, żeby mama mi to nakleiła. I jeszcze jeden masz na palcu? Tak, na palcu też mam plasterek. No
właśnie. Więcej chyba już nie potrzeba. Nie, mamo. Dzień dobry panu. Proszę. No, widzę, że masz na łokciu ślicznego dinozaura. I na kolanie też. Na palcu też mam jednego. Chyba masz najwięcej dinozaurów ze wszystkich chłopców na naszej ulicy. Musisz być bardzo dumny. Poskładałam już pranie. I teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań! To niemożliwe! Masz mnóstwo ubrań! O raju, masz rację! Już wiem! Pobawimy się w coś! W przebieranki! Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych! Dlaczego? Jestem za mały! Zaraz to sprawdzimy! Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Macie ochotę posłuchać o Kajtusiu? To siadajcie. Zobaczymy, co też u niego słychać. A tak, dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś w parku rozrywki. Tato, daleko jeszcze? Tato, daleko jeszcze? Niedaleko. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty, bo była to jego pierwsza wycieczka do parku rozrywki. Cieszył się, że będą się bawić razem z tatą. Ojej! Na początek wybrał spływ pontonem po rwącej rzece. Stań przy tej miarce. Co to jest? Żeby wejść, trzeba mieć odpowiedni wzrost. Jest! Podoba ci się? Tak, fajnie to jest. Ale pewnie trochę się boisz, co?
Tata i Kajtuś zgodzili się, że miło jest płynąć rwącą rzeką, ale i trochę strasznie. Później były już tylko mocniejsze wrażenia i więcej śmiechu. A potem woda nas ochlapała. Kto chce deser? Ja proszę, ja! Też proszę! Pycha! Naprawdę nie wiem, czy wata cukrowa jest taka dobra dla dzieci. To znaczy, że ty nie chcesz? O? Proszę. Kajtuś bardzo lubił jeździć na diabelskim młynie. Z wysoka mógł zobaczyć cały park. Tato, tato, o tam! To był największy miś, jakiego Kajtuś widział w życiu. Żeby go wygrać, trzeba było wrzucić wszystkie kółka na kołki. Dla Kajtusia to było bardzo trudne. To tylko wydaje się łatwe. Tato, może ty spróbujesz? Postaram się trafić. Jest! Brawo, kochanie! Kajtuś bardzo, bardzo chciał, żeby tata wygrał misia. I co, podobało wam się? Och, bardzo, mamo! A co najbardziej? Może spływ rwącą rzeką? Albo diabelski młyn? Już wiem! Pewnie jak tata rzucał kółkami i wygrał misia! Tak! Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Thank you.